Cześć, witam na kanale Prawo dla Ciebie. Ja nazywam się Adrian Szydlik, jestem prawnikiem i poprowadzę dla Ciebie kurs z podstaw prawa gospodarczego. W tym ostatnim, trzecim z termowych odcinków zajmiemy się problematyką działalności gospodarczej, koncesji i zezwoleń. Zachęcam do wzięcia udziału w naszym kursie i ustawienia subskrypcji na naszym kanale. Działalność gospodarcza w Polsce regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawne, w tym przede wszystkim przez Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny. Oprócz nich dużą rolę pełniła wcześniej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a od jakiegoś czasu została zastąpiona przez ustawę Prawo Przedsiębiorców. Ustawa ta określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Nie stosuje się jednak do wszystkich rodzajów działalności. Nie dotyczy ona np. działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego itd. Zasadą na gruncie tej ustawy jest zaś to, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Wskazana zasada swobody działalności gospodarczej wynika także z Konstytucji RP, a konkretnie z artykułu 22, według którego ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Definicję działalności gospodarczej znajdziemy natomiast w artykule 3 ustawy. Według niego działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wprowadzając tę definicję w porównaniu z poprzednią zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawodawca zdecydował się na korektę wcześniej obowiązującej treści przez pominięcie wyliczenia rodzajów działalności. Widoczne są zatem na tej podstawie cztery podstawowe cechy działalności gospodarczej. Po pierwsze, jej zorganizowanie. Po drugie, działalność o charakterze zarobkowym. Po trzecie, wykonywanie jej we własnym imieniu. I po czwarte, ciągłość tej działalności. Pierwszą z cech jest zorganizowanie, które to zgodnie z uzasadnieniem projektu Prawa Przedsiębiorców trzeba rozumieć jako wykorzystywanie konkretnych składników materialnych, np. nieruchomości lub ruchomości, lub składników niematerialnych, np. know-how, dobre imię, prawa na dobrach niematerialnych itd., które są przez daną osobę łączone w sensie funkcjonalno-gospodarczym w jeden uporządkowany kompleks, zdatny do tego, aby przy jego wykorzystywaniu można było uczestniczyć w obrocie gospodarczym. Zorganizowanie odnosi się zatem zarówno do aspektów formalnych, takich jak rejestracja działalności, opłacenie ubezpieczenia czy też uzyskanie zezwoleń, ale także do aspektów materialnych, takich jak organizacja miejsca pracy, zatrudnienie pracowników czy też wynajęcie lokalu do tego celu. Drugą z wskazanych cech jest działalność o charakterze zarobkowym. Jak wskazuje się w orzecznictwie, cechą działalności gospodarczej jest prowadzenie jej dla zysku, który powinien być wystarczalny na koszty działalności, utrzymanie przedsiębiorcy i dalszy rozwój. Konieczne jest zatem spełnienie w tym przypadku zarówno przesłanek o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym. Aktywność pozbawiona aspektu zarobkowego będzie zaś działalnością charytatywną, społeczną itd. Jak wskazywał zaś Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2023 roku. Cechą działalności gospodarczej jest prowadzenie dla zysku, który powinien wystarczyć na koszty działalności, utrzymanie przedsiębiorcy i dalszy rozwój. Ubezpieczenie społeczne nie jest celem głównym działalności gospodarczej. Celem tym jest zarobek, czyli dochód pokrywający w pełni koszty działalności, w tym ubezpieczenia społecznego, a ponadto wystarczający na utrzymanie oraz rozwój przedsiębiorcy. Występuje nierównowaga, gdy przy niskim przychodzie zgłoszenie wysokiej podstawy składek ma na celu uzyskiwanie wielokrotnie wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego itd., kosztem innych ubezpieczonych i wbrew zasadzie solidaryzmu. Trzecią z cech jest wykonywanie działalności we własnym imieniu. Oznacza to mniej więcej tyle, że podmiot organizujący taką działalność czyni to na swoją rzecz i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte w związku z tym zobowiązania. Można ją rozumieć jednak także szerzej jako odrębność i niezależność od innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Ostatnią z omawianych cech działalności gospodarczej jest natomiast jej ciągłość. Trwałość jest związana z regularnością, częstym występowaniem i przede wszystkim kontynuacją danej działalności. Jest przeciwna przypadkowości, sporadyczności, okolicznościowości i jednorazowości. Nie obejmuje ona zatem pojedynczych czynności czy też wyjątkowych transakcji, ale musi obejmować odpowiednią ciągłość, powtarzalność czynów, tak aby dane działanie zakwalifikować jako działalność gospodarcza. Cecha ta obejmuje także działanie nieustannie, bez przerw, natomiast dopuszcza się możliwość np. zawieszenia czy też zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Konieczne do zaistnienia działalności gospodarczej jest łączne spełnienie wszystkich wskazanych wcześniej cech. Dodatkowo wymaga ona rejestracji we właściwym rejestrze, takim jak KRS czy też CIDG, które to mówimy sobie szerzej w dalszej części kursu. Wiązane jest także zakreślenie właściwego kodu albo kodów PKD, czyli polskiej klasyfikacji działalności. Dotyczy także szeregu innych aspektów, takich jak np. kwestie związane z dofinansowaniem działalności, zatrudnieniem pracowników, opłacaniem ubezpieczeń czy też wyborem formy opodatkowania. Działalność gospodarcza ściśle związana jest z osobą przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest niezależny w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej działalności. Ma swobodę organizacji i zarządzania własnym przedsiębiorstwem. przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka. Definicja przedsiębiorcy została określona w artykule 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, według których przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Określenie definicji przedsiębiorcy umożliwia uwzględnienie dwóch kryteriów, które wyznaczają granice uznania danego podmiotu jako przedsiębiorcy. Po pierwsze, kryterium podmiotowe, identyfikujące rodzaj podmiotów, które mogą być uznane za przedsiębiorców, oraz po drugie, kryterium przedmiotowe, czyli funkcjonalne, które polega na stwierdzeniu, że te podmioty prowadzą działalność gospodarczą. Mogą to być przede wszystkim różnego rodzaju osoby fizyczne. Prawo przedsiębiorców nie wymaga, by przedsiębiorca, osoba fizyczna, miała pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma więc żadnych formalnych przeszkód, aby małoletni przedsiębiorca mógł zostać uznany za przedsiębiorcę. W kontekście osób prawnych warto wskazać, że zgodnie z artykułem 33 Kodeksu Cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Oprócz nich przedsiębiorcami mogą być także jednostki organizacyjne, nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Są to w szczególności spółki osobowe, spółka kapitałowa w organizacji, stowarzyszenie zwykłe, wspólnota mieszkaniowa oraz inne. W kontekście spółki cywilnej warto też pamiętać o tym, że spółka cywilna jest wyłącznie stosunkiem obligacyjnym i jest to umowa pomiędzy wspólnikami. Szerzej na temat spółki cywilnej opowiadaliśmy w szkoleniu z podstaw prawa cywilnego. Ustawa wskazuje także podział na trzy rodzaje przedsiębiorców, tzw. mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców. Pierwszy z nich, czyli mikroprzedsiębiorca, to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a. Zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz b. Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Definicja małego przedsiębiorcy jest zbliżona do mikroprzedsiębiorcy, natomiast w jego przypadku limity wynoszą 50 pracowników oraz 10 milionów euro. W przypadku zaś średniego przedsiębiorcy ograniczenia te wynoszą 250 pracowników i 50 milionów euro. Można także wskazać, że na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ten jest niezależnym organem powołanym do ochrony i wsparcia przedsiębiorców w Polsce. Jego rolą jest reprezentowanie interesów małych i średnich przedsiębiorstw przed organami administracji publicznej, instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami. Rzecznik działa jako pośrednik pomiędzy przedsiębiorcami a administracją, podejmując działania na rzecz eliminowania barier i przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom dla małych i średnich firm. Rzecznik ten powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Działa na podstawie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podjęcie czynności przez rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek, a z wnioskiem mogą zwracać się do niego przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Reglamentacja działalności gospodarczej odnosi się natomiast do procesu wprowadzania i stosowania regulacji i ograniczeń prawnych, administracyjnych oraz biurokratycznych w celu kontrolowania i regulacji różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem reglamentacji działalności gospodarczej jest ochrona interesów publicznych, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony konsumentów oraz utrzymanie równowagi i sprawiedliwości na rynku. Reglamentacja ma na celu kontrolowanie i ograniczenie działalności, która może mieć negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, środowiska naturalnego lub innych podmiotów gospodarczych. Reglamentacja działalności gospodarczej może przybierać różne formy, takie jak licencjonowanie, zezwolenia, kontrola cel, koncesje oraz inne. Reglamentacja działalności gospodarczej może przybierać różne formy, takie jak licencjonowanie, zezwolenia, kontrola cen, koncesje oraz inne. Przed rozpoczęciem pewnych rodzajów działalności przedsiębiorcy często muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie lub koncesję. Zezwolenia to formalne uprawnienia wydawane przez odpowiednie organy administracji państwowej lub samorządowej, które legalizują i kontrolują określone rodzaje działalności gospodarczej. Ich celem jest zapewnienie zgodności z prawem, ochrona interesów publicznych oraz bezpieczeństwa. Zasadą jest, zgodnie z artykułem 37 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców, że wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia. Podstawą jest zatem sprawdzenie, czy nasz rodzaj działalności gospodarczej nie wymaga żadnych zgód, wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, czy też może w końcu koncesji. Uzyskanie zezwolenia w Polsce wymaga wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Są to np. prawo atomowe, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, czy też ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zasadą jest jednak, że organ zezwalający udziela zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej takiemu przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia. Podstawowa różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem polega na tym, że koncesja ma charakter uznaniowy i leży w gestii właściwego urzędnika albo organu. Zezwolenie natomiast musi być wydane przez właściwy podmiot, o ile podmiot ubiegający się o nie spełnia warunki określone stosowną normą prawną. Zezwolenie jest wydawane na czas nieokreślony i jest wymagane m.in. na wytwarzanie produktów leczniczych, wykonywanie działalności pocztowej, produkcję tablic rejestracyjnych czy też gospodarce odpadami. Jeszcze innym rodzajem reglamentacji jest zaś licencja, która to wydawana jest na prowadzenie ściśle określonej działalności i często wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia. Licencja jest wymagana np. na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego o przewozach taksówkowych, wykonywanie czynności syndyka, czy też wykonywanie przewozów kolejowych lub udostępnianie pojazdów trakcyjnych. Kolejne, czyli koncesje, są natomiast szczególnym rodzajem reglamentacji, które tu upoważniają do prowadzenia określonej działalności gospodarczej na podstawie odpowiedniej decyzji upoważnionego organu. Koncesje są stosowane w przypadku niektórych branż, które wymagają kontroli i regulacji ze względu na interes publiczny. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie koncesji albo ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu, w szczególności zasady oraz tryb udzielania, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo ograniczenia zakresu koncesji określają odrębne przepisy. Np. prawo geologiczne i górnicze, ustawa o grach hazardowych, czy też prawo energetyczne. Warto przy tym także pamiętać, że zasadą jest, że organ koncesyjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Obsługującego Organ szczegółową informację o wszelkich warunkach uzyskania koncesji. Uzyskanie koncesji wymaga wykonywania działalności gospodarczej w zakresie m.in. pozyskiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji, składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych, w ochronie osób i mienia, przewozach lotniczych czy w zakresie wytwarzania materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wiele innych. Dodatkowo ostatnim z elementów, o których warto wspomnieć, jest wpis do rejestru działalności regulowanej. Jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, to przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z artykułem 43 ust. 2 ustawy, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy po złożeniu przez przedsiębiorcę do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności. Przykładem może być tutaj działalność telekomunikacyjna, organizowanie imprez turystycznych, czy też usługi detektywistyczne. Na koniec warto wskazać, że koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Oprócz tego mam dla Ciebie jeszcze krótki kazus. Pan Tomasz S. chciałby rozpocząć działalność z zakresu rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Czy w tym zakresie wystarczy założenie działalności i rejestrację we właściwym rejestrze, czy konieczne jest spełnienie jeszcze jakiejś formalności? Odpowiedź. W tym przypadku w razie chęci prowadzenia działalności z zakresu rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów. Przy tego rodzaju działalności pan Tomasz S. musi jeszcze dodatkowo uzyskać koncesję na taką działalność. Na końcu odcinka w ramach zadań aktywizujących przenieść poniższe pytania, postaraj się pisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo w odcinku. Zadanie pierwsze. Jak definiowana jest działalność gospodarcza, jakie są jej cechy? Zadanie drugie. Kim jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca? Zadanie trzecie. Czego dotyczy reglamentacja działalności gospodarczej? Zadanie czwarte. Czym różni się koncesja od zezwolenia oraz wpis o działalności regulowanej? Jest to trzeci i ostatni z darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs Prawa Pracy, zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, jaki przekazuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 109,99 zł. Skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kasusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie www.prawodlaciebie.elms.pl po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku w styczniu dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa, tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Poza tym poszukujemy także partnerów do naszych odcinków. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem naszego odcinka, chciałbyś zareklamować swoją usługę albo produkt, stworzyć z nami jeden z odcinków szkolenia, to odezwij się do nas. Poszukujemy osób i firm, które chciałyby wspomóc nas w tworzeniu kolejnych kursów w zamian za wspólną współpracę. Napisz do nas na naszego maila kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś, żebym prowadził szkolenie w Twojej firmie albo dla Twoich pracowników z określonej gałęzi prawa, albo np. windykacji czy też negocjacji, to odezwij się do mnie. Jestem także dostępny dla Ciebie, jeżeli szukasz np. osoby przygotowującej wchowe artykuły z tematyki prawa na Twoją stronę, bloga, czasopismo itd., albo poszukujesz osoby, która poprowadzi social media do Twojej kancelarii. W kolejnym odcinku zajmiemy się tematyką działalności gospodarczej, koncesji oraz zezwoleń. W opisie do filmiku znajdziesz więcej na temat prawa gospodarczego, w formie artykułów ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową, a także podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, to pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.